Drodzy Państwo, to jest ten moment, który jest prezentem losu. To znaczy mamy godzinkę, żeby sobie porozmawiać i myślę, że końcówka wykładu Marzeny to jest świetny wstęp do takiej rozmowy. Oczywiście nieobowiązkowej. Ja zdaję sobie sprawę, że trochę to tu inaczej powinno było wyglądać, ale rzeczywiście to już XIX-wieczne twierdzenie Thomasa, które się chyba świetnie nadaje do ilustrowania tego, czym Marzena zakończyła swój wykład. Świat, w tym szkoła, nie jest taka, jaka jest, tylko jest taka, za jaką uznają ją ludzie, jaką ją sobie wyobrażą, jaką ją sobie wymarzą. Tak na dobrą sprawę, cały świat jest tutaj, ale ta projekcja zewnętrzna, ona też jest możliwa w naszym gatunku. Jeżeli więcej ludzi będzie marzyć, to, co Ramachandran nazywa uwspólnionym umysłem, on twierdzi, że kiedy dwóch ludzi, czy dwoje ludzi obojętnie, jest obok siebie i postrzegają świat, to praktycznie nie ma możliwości postawienia granicy pomiędzy tymi światami, pomiędzy tymi umysłami. I tak jest w każdej grupie. Kiedy tu jesteśmy i postrzegamy świat, to właściwie nie da się wyodrębnić z tego postrzegania świata poszczególnych światów każdego z nas. Chociaż każdy jest inny, bo każdy umysł jest oparty o unikalny mózg i unikalne doświadczenia, więc każdy sposób widzenia jest inny, ale inny to nie znaczy izolowany. I to jest ta różnica, którą powinniśmy podkreślać, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, że mamy krok do przodu. Tak, pamiętam, kiedy zapytałam Geralda Hüttera, co wynika z badań nad mózgiem, co jest dla niego takim największym odkryciem, to powiedział, ano to, że nasz mózg jest organem społecznym, social brain. Tak? Organem społecznym, social brain. I że z tego wynikają poważne implikacje. Hütter mi wtedy powiedział w tej rozmowie, że jeśli byśmy to uznali, że nasze mózgi są organem społecznym, to znaczy uczymy się od siebie i mamy wiedzę kolektywną, przejmujemy od siebie nie tylko wiedzę, ale i normy zachowania, wzorce kulturowe. Jeśli byśmy to wzięli na poważnie, to w szkole podstawową formą pracy powinna być praca w grupach, a praca indywidualna powinna być zupełnym wyjątkiem. I to jest w sumie dosyć ciekawe i dziwne, z jednej strony dziwne, bo dziwne, a z drugiej strony przerażające. Bo kiedy my funkcjonujemy w świecie dorosłych, nie w świecie szkolnym, chciałem użyć słowa świecie realnym, ale nie chcę tu tworzyć opozycji pomiędzy szkołą, światem nierealnym w sensie konstrukcji, bo rzeczywiście tak jest. Myślę, że o tym też moglibyśmy porozmawiać, a światem realnym, ale kiedy jesteśmy w tym realnym świecie, to zwróćcie Państwo uwagę, że nam nie przyjdzie do głowy traktować siebie jako izolowany byt. To nie jest żadne odkrycie, że my jesteśmy gatunkiem kolektywnym. Po pierwsze, biologia to podpowiada, a właściwie twierdzi od zawsze, wystarczy wziąć dowolny obszar naszego funkcjonowania, a naszej struktury i nagle okazuje się, że ona jest optymalizowana do bycia częścią całości. Ale nawet jeżeli już pominiemy twierdzenia ewolucjonistów, które są oczywiste i od zawsze oczywiste to właśnie dla mówiły, ewolucjonistów. No właśnie, to jest problem, dlatego że my dostrzegając to, co jest istotą naszego życia, nie przenosimy tego w kierunku edukacyjnym. Co jest istotą mojego życia? Że kiedy nawali mi komputer w domu, to ja, przepraszam bardzo, nie pójdę na politechnikę, na studia pięcioletnie, żeby się dowiedzieć, jak on działa i żebym potrafił go naprawić. Tylko co zrobię? No poszukam kogoś, kto to potrafi. Odwołam się do jego kompetencji. No a kiedy nasze dzieciaki w szkole podczas sprawdzianu odwołają się do kompetencji kolegi, to, drodzy Państwo, absolutnie nie są nagradzane. Ale nawet jeśli zapytają, poproszą kolegę o pomoc. No to oberwą. To oberwą. Zgadza się. Czyli... To jest to, co powiedziałaś. Pracujmy w grupach, tylko pamiętajcie, nie rozmawiamy. Z sobą. My nie widzimy, drodzy Państwo, absurdów, które tu funkcjonują, albo kolejny absurd. Kto wie w szkole? Uczeń czy nauczyciel? Nauczyciel. A kto kogo pyta? W normalnym świecie, w pozaszkolnym świecie, pytania zadaje ten, kto nie wie, temu, kto wie. A w szkole odwrotnie. Ten, który wie, zadaje pytanie temu, kto nie wie. Czy my to dostrzegamy? Czy my to widzimy? Nie, ponieważ tak zawsze było, to my uznajemy, że to jest normalne. Ale wiesz, co powiem jako metodyk? Powiem, te pytania, które zadają nauczyciele, to są pytania pozorne.
Metodyka rozróżnia pytania prawdziwe i pytania pozorne. Pytania pozorne to są takie pytania, gdzie nikt niczego nie chce się nowego dowiedzieć, tylko chce dostać dokładnie to, co wcześniej wyemitowałam. Wobec tego, jeśli powiesz mi cokolwiek innego niż to, czego oczekuję, to cię spotka kara. To jest, proszę Państwa, schemat ironii sokratejskiej. Jeżeli Państwo czytają dialogi, to przecież to działa na dokładnie takiej zasadzie. Prowadzimy człowieka do jakiegoś wniosku, ale ten wniosek jest już gotowy, zanim zaczniemy go prowadzić. Innymi słowy, no stąd ironia, tak? Jeżeli to przełożymy na heurezy szkolne, to jest ironizowanie z kompetencji, a właściwie braku kompetencji uczniów. Czy człowiek, który jest poddawany takiej presji, bo jest to presja, może się czuć swobodnie, może się czuć dobrze, może się czuć... Czy może rozwinąć swój potencjał? Myślę, że nie. No i to jest pewna sprzeczność pomiędzy klasycznymi metodami, które nawet na poziomie momentu wprowadzania tak zwanych metod aktywizujących. Pamiętajcie Państwo, heureza miała być jedną z takich metod poszukiwania odpowiedzi, ale gdzieś tam podskórnie mówiono zawsze, że my w pewnym sensie udajemy, tworząc szereg pytań, które prowadzi tego młodego człowieka do konkretnego, określonego, ale z góry wyznaczonego celu. Intelektualnej jakości, która była predykcją, a nie następstwem naszych działań. Czego się uczy człowiek podczas takiego działania? No właśnie, co najwyżej wypowiedzi logicznej struktury języka, zależności, a właściwie dostrzegania zależności. Natomiast samodzielnego myślenia uczyć się nie może. Myślisz, że szkoła uczy dostrzegania zależności, uczy odkrywania związków przyczynowo-skutkowych? Ja zawsze opowiadam w taki sposób, jak ty, pokazując to, o czym mówiłaś przez ostatnie 40 minut. To zależy, która szkoła. Ale używając słowo szkoła, rozumiem, mamy do czynienia z transmisyjną szkołą. No nie może uczyć dostrzegania, ponieważ my pokazujemy. Dostrzeganie to jest kwestia wyboru spośród praktycznie nieograniczonej możliwości, a w szkole nie mamy nieograniczonych możliwości. W szkole uzyskujemy swego rodzaju gotowy przekaz. No Marku, a co byś powiedział jako biolog? Różnorodność. Czym jest dla nas różnorodność? Co nam daje? Jakie mamy z tego zyski? Jakie straty może jakieś mamy z tej różnorodności? Znaczy, jako biolog to sprawa jest oczywista i to jest takie pytanie z tezą, tak? A mieliśmy nie stosować pytań, na które znamy odpowiedź, ale tak to czasem jest, że warto to powtórzyć po raz setny. Proszę Państwa, powoływała się na mój unikat, za co Ci dziękuję. Ta książka powstała ze złości, z wściekłości wręcz, bo bardzo często właśnie biologię pokazuje się jako argument na rzecz tego, że skoro my się według pewnego biologicznego wzorca rozwijamy wszyscy tak samo, mamy tego typu podobne schody do przejścia i etapy rozwoju, to jest to argument na rzecz tego, że skoro tak jest, to można stworzyć grupy, na przykład jednowiekowe, które będą miały podobne potrzeby, ergo można stworzyć pewną propozycję, która będzie dla wszystkich w jednym wieku sensowna. Natomiast biologia mówi, szanowni Państwo, dokładnie coś odwrotnego. Skoro my mamy ciała, które są kompletnie, całkowicie i absolutnie niepowtarzalne, od poziomu genetycznego, gdzie ta gra w 40 tysięcy wyborów mniej więcej, bo tyle genów jest aktywnych podczas naszego bycia tutaj na Ziemi, uzyskujemy unikalny genotyp. Nie ma możliwości powtórzenia, drodzy Państwo, drugiego genotypu, a to jest tylko punkt wyjścia. Prawdopodobieństwo pojawienia się drugiego identycznego genotypu w układzie wyboru na poziomie biologicznego powstania naszych organizmów jest w porównaniu z wygraną w totolotka praktycznie niemożliwą. To tak jakby wygrana w totolotka była pewnością, a powtórzenie genotypu wygraną w totolotka. Czyli z prawdopodobieństwem graniczącym z praktycznie zerowym. Z niemożliwością zerowym, można powiedzieć, że nie ma szans. Ale to jest, drodzy Państwo, dopiero przepis kulinarny. Każdy z nas ma absolutnie unikalny przepis kulinarny. I tak jak mówiłem już na moim pierwszym wykładzie, ten przepis jest teraz realizowany w unikalnych warunkach środowiska. W unikalnej kuchni i przez unikalnie kompetentnego kucharza. W efekcie każdy organizm jest absolutnie inny,
A skoro mózg jest częścią organizmu, to każdy mózg też jest inny. I teraz popatrz, jaka jest że są etapy. Dzieci, które są w domu, każde rozwija się inaczej. Jest inaczej stymulowane, poznaje świat, inny zakres wiedzy, inny zasób słownictwa, tak? To, czego doświadcza, co robi. Przedszkola też bywają bardzo różne. I teraz przychodzą te dzieci, stają w pierwszej klasie. Są w grupach jednorodnych wiekowo. Bym chciała, żebyśmy później jeszcze porozmawiali o tym właśnie jednorodne grupowo, wiekowo, czy właśnie łączyć. I co teraz biolog powie? Jak możliwości tych dzieci, kiedy stają na starcie i dostają te same etapy i te same cele? No to my ciągle do tego wracamy. Ten piękny obrazek, kiedy nauczyciel, mając przed sobą grupę zwierząt leśnych, proponuje jeden rodzaj testu, tak? Jeden rodzaj zadania, nie wiem, wspinanie się na drzewo. A mamy kaczuszka, mamy bobra, mamy słonia, mamy tam jeszcze inne zwierzęta, ale żeby było sprawiedliwie, proponujemy to samo. To jest ten rodzaj działania. My obcinamy brzegi. Proszę Państwa, dla biologa w obszarze ekologii populacyjnej, czy biologii populacyjnej, sprawa jest jasna. Jeżeli Państwo sobie przypomną te lekcje z ekologii, ja znowu zaczynam Państwa pytać o biologię, tak jak są mitozą i mejozą, niektórzy Państwo pamiętają, ale tutaj akurat w sensie pozytywnym zapewne gdzieś tam odgrzebiecie te informacje. Kiedy ekolodzy pytają o to, jaka populacja jest bezpieczniejsza w przyszłości, taka, która składa się z osobników do siebie absolutnie podobnych, identycznych, tak, które mają podobne możliwości, czy taka, która składa się z osobników bardzo różnorodnych. Oczywiście, dlaczego tak jest, drodzy Państwo? Dlaczego różnorodna populacja jest w przyszłości bezpieczniejsza? Dokładnie, ponieważ my nie znamy, jakie problemy się pojawią, ale mało jest prawdopodobne, żeby w przypadku różnorodnej, kompetencyjnie, różnorodnej, strukturalnie populacji pojawił się taki problem, z którym żaden osobnik w tej populacji sobie nie poradzi. To jest bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli mamy populację jednorodną, to mamy sytuację, w której bardzo prawdopodobne jest, że jakiś problem przekroczy granicę możliwości wszystkich. A teraz, jeżeli byśmy sobie zrobili taką woltę, którą ja też w unikacie proponuję, zastąpilibyśmy osobniki w jakiejś populacji biologicznej umysłami ludzkimi, a cechy tych osobników w tej populacji ludzkimi kompetencjami i pomysłami na życie, to mamy bardzo podobną sytuację. I znowu zadajemy pytanie. Czy bezpieczna jest populacja o jednorodnym zestawie kompetencji i wiedzy? Wszyscy wiedzą to samo, mają jeden dobry sposób rozwiązywania problemów, tanio, bezpiecznie, spokojnie, dogadują się bez problemu. Jest fajnie dzisiaj, ale w przyszłości taka populacja jest bardzo zagrożona. Dziś też nie jest fajnie. Z punktu widzenia jednostek, to jak czują się jednostki? My wiemy, jak walczą dzieci o swoją wolność, które są zmuszane do robienia rzeczy, których nie chcą robić. Są takie dzieci, które walczą o swoją wolność wszelkimi możliwymi metodami i wtedy się dowiadują, że są jakimi dziećmi, jakie są? Trudne, niegrzeczne, nie chcą siedzieć i słuchać. A czasem słabe. Czyli jeśli patrzymy na to z punktu widzenia korzyści jednostek, to już teraz ten rachunek jest straszny. Jeśli na myśli populacyjne spojrzenie. Jeśli patrzymy z punktu widzenia populacji, to masz rację, dopiero bo w przyszłości. Nie możemy łatwo przeskakiwać pomiędzy myśleniem jednostkowym a populacyjnym. Ja patrzę tylko z perspektywy, bo pytasz biolog, o biologa, a ja nie? Metodyk, dokładnie. Tak, i więc nawet jeżeli patrzymy na interes populacji jako takiej, to tu i teraz ona jest bezpieczna w rozumieniu mało tarć, mało konfliktów, mało problemów tego typu, tak? Natomiast w przyszłości jest praktycznie bezradna wobec wyzwań. No i teraz pojawia się pytanie, przecież to nie jest nowa wiedza. Nie, no skąd? To jest wiedza z XIX wieku. Przecież programy do biologii chociażby tworzą ludzie, którzy zajmują się biologią. Dlaczego szkoła jest tak oporna na wiedzę? Ale to jest bardzo proste, bo tym się zajmują ludzie, którzy zajmują się biologią, a inni zajmują się pedagogiką i dydaktyką. Więc ta wiedza nie jest im potrzebna. W efekcie my się uczymy tej wiedzy, my ją znamy, ale my jej nie przenosimy. No czyli bo taka jest konstrukcja szkoły. Właśnie to dzielenie wiedzy na przedmioty w szkole, a na uczelniach myślenie zagrodowe, prawda? Przepraszam. Piękne słowo. Popatrz, nawet inne instrumentarium ma każda dyscyplina. Jeden mikrofon, dobrze? Przepraszam, gdzie w eter?
Mam wrażenie, że to, co Marek powiedział, to jest bardzo istotne. Tylko nie do końca się zgodzę z tym, że po drugiej stronie są pedagodzy. Tu siedzą ci pedagodzy, oni myślą inaczej. Problem polega na tym, że tym zajmują się politycy oświatowi, a oni mają kasę. I ta kasa po prostu wpływa na to, co wszystko się dzieje. A my jesteśmy częścią systemu. I to jest tak, myślę sobie. Tak, zastanawiam się, kto pisze podstawy programowe. Przepraszam, ja chciałam dwa zagadnienia krótko, tak mi się nasunęły, słuchając Państwa dzisiaj. I chciałam powiedzieć, że ja uczę najwspanialszego przedmiotu na świecie, to znaczy biologii. Oprócz tego, że uczę angielskiego, ale biologii. Pierwsza rzecz, która od wielu lat trochę mnie męczy też, ale którą zauważam, to fakt, że jeśli uczniowie przychodzą do technikum i do liceum, tam właśnie ja uczę i także w zawodówce, w zawodowych klasach, przepraszam, teraz branżowych, to nauczyciele często używają określenia mamy przeciętnych uczniów. Tylko ci przeciętni uczniowie wcale nie muszą być przeciętni, ale oni zostali w jakiś sposób ukształtowani przez nas system edukacji od tej pierwszej klasy jeszcze w przedszkolu i przyszli do nas z pewnymi kompetencjami, oczywiście z taką wiedzą. Ale my mówimy mamy przeciętnych, bo taką jesteśmy szkołą, bo takie mamy wyniki na maturze, czyli niższe niż jakiekolwiek określilibyśmy jako słabe. W związku z tym przyjmujemy, że są to uczniowie przeciętni. Jednakże, jeśli im się zaproponuje zupełnie inny sposób prowadzenia zajęć, który zmusza ich do, no nie zmusza, który wywołuje u nich większą aktywność na lekcji, to reakcja jest zaskakująca. Na przykład uczniowie mówią mi, proszę pani, lekcja była świetna, ale my jesteśmy wykończeni. A ja pytam, dlaczego? No bo u pani to trzeba myśleć. Tak samo jest zresztą z zadaniami, nagle się, no ale pani takie namyślenie te zadania daje. I to jest problem, ponieważ nie zakładam, że moi uczniowie są przeciętni i zapewniam Państwa, że wśród tych ponoć przeciętnych to rzeczywiście jest wielu, którzy mieliby, jeśli będziemy oceniać według ocen, mieliby lepsze wyniki, gdyby nauczono ich nie pisać to, co mówi nauczyciel w zeszycie i mieć 4 strony do wyuczenia, tylko też zupełnie inaczej przyswajać wiedzę. To jest jeden problem i myślę, że Państwo pewno też takie mają. Ja oczywiście niekoniecznie jestem akceptowana wśród nauczycieli, bowiem właśnie staram się prowadzić zajęcia zupełnie inaczej. Ale drugi problem jest taki, że mamy Może odpowiem na to pytanie, co? Żeby było tak bardziej dynamicznie, to jest problem. Ja jako z metodycznego punktu widzenia chętnie na to, co pani nam tu przedstawiła, odpowiem. To się nazywa efektem Pigmaliona, czyli nasze oczekiwania, nasze nauczycielskie, rodzicielskie mają wpływ na to, ile uczniowie osiągną i jaki poziom osiągną. To, że ktoś w kogoś wierzy, powoduje, że ten ktoś rozwija skrzydła. Dzieci formułują sobie opinię, dzieci i młodzi ludzie w szkole, bo pani już na wyższym poziomie, formułują swoją opinię na podstawie tego, co widzą w oczach nas dorosłych. Nas rodziców, nas nauczycieli, wychowawców, trenerów. Wszystkich, którzy mamy z nimi związek. Dziecko nie może uwierzyć w siebie, jeśli nie uwierzy w nie żaden dorosły. To nasze oczekiwania, my musimy sobie zdawać sprawę z tego, jaka to jest odpowiedzialność. Nasze oczekiwania mają wpływ na poziom sukcesów, jakie dzieci osiągną. Mhm. Jeszcze tylko opowiem wam jeden przykład. Byłam kiedyś w szkole, w której dwie lekcje oglądałam pod rząd, druga klasa podstawówki. W jednej klasie, to była wiosna, wstawiały, dzieci czytały tekst i wstawiały słowa z ramek do zdań.
bardzo przeszkadzały, gadały, przeszkadzały jak mogły. Nauczycielka mi tłumaczyła, że to taka trudna klasa i bardzo się usprawiedliwiała. Po godzinie poszłam do innej klasy, też druga, ta sama szkoła, to samo środowisko, w której dzieci pisały swoje bajki o wiośnie. Ja z nauczycielką stałam w grupach. Ja stałam w drzwiach, żeśmy sobie szeptem rozmawiały, ona mi opowiadała, jak pracuje, a dzieci pisały. Dzieci, które mogą pisać swoje własne, długie, rozbudowane bajki, jeśli są zmuszone wstawiać w ramki słowa, które są wypisane u góry, to przeszkadzają. Nil, nuda i lęk. Tak? Jeśli nie damy zadań na odpowiednim poziomie, to musimy się z tym liczyć. A jeśli my zaniżamy poziom naszych uczniów, to nigdy tego poziomu nie damy zadań, które będą dla uczniów prawdziwymi wyzwaniami. Czy mogę tylko jeszcze jedną sprawę poruszyć króciutko, że w naszej pracy ten formalizm, który mamy, jest czymś, co naprawdę, ja mam takie wrażenie, jakbyśmy mieli przygnieceni byli kamieniem. Proszę sobie wyobrazić, że ja musiałam przygotować plan działania na 4 lata do przodu. To znaczy, że musiałam założyć, że w 2022 roku w kwietniu będzie taka pogoda, że ja zrobię wycieczkę w tej klasie z takiego i takiego tematu. Co uważam za taki absurd niewyobrażalny. Trudno o właśnie. Większą herezję, tak, prawda? Tak, o większą herezję. Ale jednak to pokutuje. I teraz pytanie, co my możemy zrobić, nauczyciele, kiedy kuratorium, dyrekcja i oczywiście wszystkie nadrzędne urzędy wymagają od nas takiego formalizmu, który no trąca troszami absurdem. Dziękuję. Zanim przejdziemy do tego, Marek. Państwo zdają sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie jest prosta. Państwo pytają, co robić? A ja powiem, nie robić. Ale to się łatwo gada, kiedy się jest po tej stronie. Tak? Natomiast trudniej w szkole. Ja pracując 20 lat w szkole wiem, że to nie jest takie proste, ale to jest jedyna odpowiedź. Systemy naprawcze naprawiające coś, co wcale nie jest zepsute. Od tego trzeba zacząć. To, na co pani zwróciła uwagę, świetna uwaga. Pani zauważyła jedną fundamentalną rzecz, że jeżeli zmieniają się warunki środowiska, zmienia się to, co jest ważne, to zmienia się też i rekonfiguruje memotyp, ja o tym mówiłem wczoraj. Innymi słowy, jeżeli zmienicie Państwo konfigurację wymagań w obrębie klasy, to się nagle okaże, że ci, którzy byli świetni w starych wymaganiach, mogą być inni w nowych, a odkrywają się nagle ludzie, którzy wcześniej byli przytłumieni przez system wymagań. Jeżeli moi studenci do mnie przychodzą czasem, kiedy przygotowuję ich do pracy nauczycielskiej, mówią, panie doktorze, w sumie to po co cała ta dydaktyka? Po co się w to bawić? Przecież na dobrą sprawę w sercu siła i ja bym, gdybym robił czy robiła takie lekcje, na jakich ja sam chciałbym być, to byłoby super. No to świetnie, tylko zwróćcie Państwo uwagę, że skoro mamy różne mózgi, postrzegamy w różny sposób rzeczywistość i mamy różne zestawy kompetencji, to takie robienie lekcji, na których ja sam chciałbym być, to będzie robienie lekcji dla ludzi mnie podobnych, a to jest tylko część. Innymi słowy, to, na co Pani zwracała uwagę, jeżeli w systemie w ogóle możemy coś robić, to właśnie zwiększyć różnorodność owych konfiguracji wymagań. Wyjść poza to, co chcą naprawiać systemy naprawcze pod tytułem podnieśmy poziom realizacji programu, czy też jakość uzyskiwanych wyników, ale to jest tylko pewien pryzmat, właściwie jeden z nieskończenie wielu sekwencji czy formatów wymagań, które można sobie wyobrazić. Myśmy sobie z jakiegoś powodu wmówili, że ten rodzaj konfiguracji kompetencji jest dobry, jedyny, słuszny, jest jedynym najlepszy. Możliwym. Tak, no, niestety to zrobiliśmy już tą, przynajmniej teraz, jak zwróciłeś uwagę, politycy zrobili ten krok dalej i stwierdzili, że nie tylko jedyny możliwy, ale w ogóle jedyny istniejący. A to już jest przestępstwo. Zastanówmy się, gdzie ta różnorodność, bo możemy mówić o bioróżnorodności i o tym wszystkim, co ona z sobą niesie, pozytywnych rzeczach. Możemy mówić o neuroróżnorodności, bo każdy mózg jest właśnie na poziomie neuro, możemy też ten problem dostrzegać.
Jak teraz, bo ja w moim wykładzie mówiłam o tym, odejdźmy od tego, że robimy na lekcji to samo i wszystkich prowadzimy tym samym tempem przez poszczególne etapy. Powiedziałam nawet, że indywidualizacja nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo trudno dostosować się do poziomu każdego i oczekiwań każdego ucznia i możliwości, że na poziomie lekcji, moim zdaniem, skromnym metodyka, rozwiązaniem jest personalizacja, czyli zadania, które każdy może zrobić inaczej. Ale teraz zastanówmy się, czy możliwa jest ta różnorodność również wyżej. Czy można by tworzyć, na jakim poziomie można dawać spersonalizowaną ofertę? Czy myślisz o tym, że warto byłoby stworzyć ofertę różnych szkół? No właśnie, bo drodzy Państwo, my moim zdaniem popełniamy jeden błąd na wyjściu. Zastanawiamy się, jak nie ograniczać różnorodności, czy też albo inaczej, odwrotnie. Już poszedłem o jeden krok za daleko. Jak tworzyć różnorodność, jak ją podkreślać? Ale drodzy Państwo, różnorodność jest konstytutywną cechą życia. Jej nie trzeba tworzyć, ona istnieje. Innymi słowy, warto by było sobie zadać pytanie odwrotne. Jak stworzyć takie warunki, w których my jej nie będziemy ograniczać? Oczywiście totalna różnorodność pod każdym względem, czy to biologicznym, czy to kulturowym, prowadzi do anarchii. My sobie musimy też zdawać sprawę z tego, że pewne ograniczenia tej hiperróżnorodności są niezbędne. Tak jest zresztą również w układzie biologicznym, bo przecież mrówka nie rodzi słonia, tak? Nie jest tak, że w układzie różnorodności populacyjnej mamy nagle osobniki, które w żaden sposób siebie nie przypominają. Życie to gra pomiędzy koniecznym poziomem różnorodności, które daje nam w przyszłości zdolność adaptatywną, a no, tym graniczną wartością jednorodności, która daje nam tożsamość. W tym przypadku genetyczną, ale na poziomie kulturowym my też pytamy o tożsamość kulturową czy tożsamość jednostki. Osoby, która przecież czuje się sobą i która musi czuć się sobą, my budujemy to poczucie bycia sobą, ten dobrostan również w tej sferze, a więc my musimy szukać kompromisu. My jesteśmy na poziomie pewnego morza, pewnego żywiołu, który można by było nazwać różnorodnością i teraz, ponieważ ten żywioł nas przeraża bardzo często, tworzymy sobie taki system, który odpycha ów żywioł od nas. Mówimy, on jest niebezpieczny, starajmy się go ograniczyć, starajmy się go kanalizować, bądźmy bezpieczni tu i teraz. No i teraz spójrz, jeśli mówisz o tym kompromisie, o tym, żeby wahadło nie szło z jednej strony w drugą skrajną. Grupy mieszane wiekowo. Gdybyśmy stworzyli klasy, w których co się dzieje? Znowu, ale spójrz jako biolog. Absolutnie to powinien być podstawowy rodzaj zadania. Proszę Państwa, kiedy w życiu, poza szkołą oczywiście, znajdujecie się w grupie jednowiekowej, zadaniowej grupie jednowiekowej. Wiecie Państwo kiedy? Jak macie spotkanie klasowe, imprezę. Czyli kontynuacja szkoły. Tak, to wtedy się znajdujecie. Proszę? Tak, no właściwie tak. No. Jeżeli te problemy są ograniczone, radzimy sobie przez jakiś czas. I teraz tak? Co się dzieje, kiedy w grupie są dzieci, które są rozwojowo na różnych poziomach i z powodu wieku i z różnych innych powodów. Wiek to jest tylko jeden z aspektów. Jeden z aspektów. Owszem, mierzalny i my jesteśmy zafiksowani na datę produkcji. My to uwielbiamy, nie? Jest data produkcji i potem już cały los określony przez tą właśnie datę produkcji. Ale kiedy robi się badania związane z strukturą grupy, to kiedy, drodzy Państwo, tworzy się grupę jednowiekową, grupa ludzka musi być zhierarchizowana, bo ona ma takie strukturalne wartości. W sensie biologicznym, w sensie technicznym, nazwijmy to w ten sposób. Więc w każdej grupie pojawia się, Szanowni Państwo, pewna tendencja do tworzenia hierarchii. W momencie, kiedy mamy grupę jednowiekową, czyli w naturalny sposób tej hierarchii wyznaczyć nie można, zaczyna się konkurencja, ponieważ tej hierarchii nie widać. Ludzie próbują tworzyć sobie hierarchię na bazie jakichś mniej uchwytnych elementów, tak? Żeby ją wyznaczyć, trzeba konkurować. Innymi słowy, w grupach jednowiekowych naturalną reakcją człowieka będzie próba ustalenia swojej pozycji poprzez konkurencję. No natomiast kiedy dzieci się, jeszcze tylko dokończę, bo to jest jedna miara, kiedy dzieci łączy się w grupy zadaniowe, ale różnowiekowe, to drodzy Państwo, naturalną reakcją w takiej grupie nie jest konkurencja, tylko wsparcie. Dzieci nagle zaczynają się sobą opiekować, zaczynają się sobą
na siebie wpływać pozytywnie w rozumieniu poszukiwania kompetencji, bo wiek wyznacza niejako automatycznie widoczną hierarchię, więc nie trzeba jej tworzyć. Dzieciaki przyjmują zadania związane z wiekiem. Jeżeli jestem starszy, to mam automatycznie zadanie wobec młodszego. Jakie ono jest? Czy to jest konkurencja z nim? Nie, naturalnie próbuję go wesprzeć. I tak się dzieje w takich grupach. Tak się dzieje nawet na przerwach, w szkołach, których to przerw my się obawiamy. Ale kiedy przyjrzymy się takiej sytuacji mieszaniny, jeżeli oczywiście dzieci się znają, bo drodzy Państwo, grupa to nie jest prosty zbiór ludzi. To jest zbiór ludzi, którzy mają ze sobą coś wspólnego. W takiej sytuacji nawet na tych przerwach ci starsi wspierają młodszych. Oczywiście czasem z przymrużeniem oka, czasem z jakimś komentarzem, ale podobnie jak w rodzinie starszy brat nie pozwoli zrobić krzywdy młodszemu, chociaż na poziomie ich relacji czasem wydawałoby się, że jest inaczej, tak? Ale mechanika funkcjonowania w takiej grupie wyznacza tą pozycję automatyczną. Gdybyśmy stworzyli różnowiekowe klasy i tam, gdzie je tworzymy, widzimy wyraźnie, co się dzieje. Zamiast konkurencji mamy po prostu naturalny format wsparcia. To by się działo automatycznie, nie wymagałoby to od nas żadnych instytucjonalnych zabiegów. Tak, szkoła powinna jak najszybciej zrezygnować z jednowiekowych grup klasowych. No i teraz pytanie. Mamy szkoły, które uczą rywalizacji i wspierają rywalizację, a moglibyśmy mieć szkoły, które uczą współpracy i wspierają naturalną skłonność dzieci do współpracy i pomagania innym. Ile tracimy jako społeczeństwo i w imię czego to robimy? Dlaczego uznajemy, że szkoły powinny uczyć rywalizacji, a nie współpracy? Dlaczego nie nagradzamy zachowań prospołecznych, tylko karzemy za to, co poza szkołą jest jak najbardziej pożądane? Tak, te związki przyczynowo-skutkowe. Mózg kształtuje się poprzez to, co robi, chłonie wzorce, również ukryty plan szkoły, prawda? Te ukryte wzorce, te rzeczy, których nigdy nie podamy jako celu, ale kultura szkoły przekazuje takie rzeczy. I dzieci uczą się, muszą się oduczyć chęci pomagania. Selina Alvarez, opisując swoje rozwiązania, powołuje się też na eksperymenty, które, też Hütter o nich dużo pisze, które pokazują naturalną skłonność dzieci do pomagania. Jest taki opisany właśnie przez Celine eksperyment, kiedy siedzi jakiś człowiek, który ma złamaną rękę przy stole, coś robi, coś mu spada i on nie potrafi tego podnieść ze względu na to, że ma gips. I dziecko, które ledwo chodzi, podchodzi i podnosi mu to, podaje. Potem kolejne wersje tego eksperymentu, że dziecko ma przeszkody do pokonania, musi się namęczyć, żeby podejść i żeby móc temu człowiekowi, który stara się coś podnieść i nie może, przechodzi, pokonuje trudności, żeby pomóc. Co się dzieje z tą naturalną chęcią pomagania przez wiele lat treningu nie pomagaj, jeśli pomożesz, to zostaniesz ukarany. Jak zmienia się nasze społeczeństwo na skutek modeli, które przekazujemy dzieciom w szkole? I czy to nam służy? To są oczywiście pytania retoryczne. To nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek rozsądny tego, potrzebował tego, co widzi się zawsze, nie widzi się nigdy. Czy my to widzimy, jak bardzo działamy na niekorzyść społeczeństwa? Nie wiem, czy czytaliście też, bo to można i wygooglować, i profesor Hütter bardzo często o tym eksperymencie mówi. Jest taki eksperyment przeprowadzony przez kanadyjskich psychologów, w którym sadza się dzieci, dzieci siedzą na kolanach swoich rodziców i przed nimi taki teatrzyk mały się rozgrywa. Są trzy figurki. Jest kółko, kwadrat, trójkąt, kolory są zmieniane, żeby, bo też starano się wyeliminować ten argument, że może dzieci wybierają jakiś kolor, który im się bardziej podoba, więc te figury są w różnych kolorach. I załóżmy, że kółko stara się wejść pod górkę i trójkąt pomaga, tak? Kółko ma problem i jakaś figurka pomaga. Sześciomiesięczne dzieci, eksperyment właśnie z takim się zaczął, kiedy miały 6 miesięcy, kiedy dostają potem do wyboru, bo jeszcze kolejny etap, w następnej odsłonie inna figurka, kwadrat, spycha to kółko i przeszkadza, czyli jest pomagacz i jest przeszkadzacz. Kiedy dzieci mają 6 miesięcy, wszystkie wybierają pomagacza, niezależnie od kształtu, od koloru. Jeśli eksperyment jest powtórzony w wieku 12 miesięcy,
duży procent zaczyna wybierać przeszkadzacza. Im starsze, tym częściej sięgają później. Drodzy Państwo, przypominacie sobie Państwo wczorajszy wykład właśnie naszego kolegi Krzysztofa Chyżaka. Tam właśnie odwoływano się do tych kompetencji i widzieliście to Państwo. Te zabaweczki, tak, które jedna przeszkadzała, druga była zła, jedna była zła, druga była dobra i właśnie te kilkumiesięczne niemowlęta, które ewidentnie wybierały, to jest wdrukowane w nas, tutaj nie ma wątpliwości. Współpraca stworzyła człowieka jako gatunek. I bez tej współpracy nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy. Szkoła pod tym względem jest przedziwną instytucją, która patrzy na człowieka z perspektywy zupełnie odwrotnej. Medina to pięknie kiedyś napisał, że gdyby poznać człowieka na poziomie jego natury, zarówno biologicznej, jak i społecznej, a potem próbować wymyślić coś, co by w jego rozwoju powodowało największe spustoszenie i najbardziej przeszkadzało w realizacji tych podstawowych uwarunkowań, to coś, z dużym, tak, bardzo silnie przypominałoby naszą transmisyjną szkołę. Bardzo prosimy. Jeśli można. Iwona Górzycka, Filomata Gliwice. Witam wszystkich. Ja tak z uwagą słucham tego, co zostało wczoraj i dzisiaj powiedziane. Jestem nauczycielem z bardzo długoletnim stażem, bardzo długo pracuję w szkole i nie pamiętam takiego roku szkolnego, żeby nie było jakiejś reformy. Żeby czegoś nie chciano wprowadzić nowego i udoskonalić tę szkołę, oczywiście mówiąc w cudzysłowie udoskonalić. I nawiązując do tego, o czym mówiłaś Marzenko i o czym tutaj przed chwilą była mowa, tak naprawdę to wszystko zależy od nas. Ja wiem, że politycy, ja wiem, że różne ograniczenia, które są w strukturach wprowadzone, ale tak z drugiej strony, to zmieniając szkołę, nie zmienimy systemu, nie zmienimy organizacji szkoły, jeśli nie zrobią tego nauczyciele i my, bo w nas jest różnorodność. Każdy z nas jest inny i każdy z nas może tutaj coś zaproponować. Wracam do tego twojego przykładu nauczycieli klas drugich. W tej samej szkole, w tej samej placówce. To wszystko jest zależne od nas, ale tutaj na tej sali są akurat ci nauczyciele, którzy byli gotowi poświęcić swój weekend na to, żeby tę szkołę zmieniać, żeby się czegoś nauczyć i czegoś się dowiedzieć. Pytanie jest takie, jak przekonać środowiska szkolne do tych zmian, bo to jest bardzo trudne zadanie. W szkole, w której pracuję, zaraz ci oddam mikrofon, w szkole, w której pracuję, staramy się organizować spotkania dla rodziców i dla nauczycieli, otwarte spotkania. Różnie jest z tymi, którzy chcą tych informacji słuchać. Już oddaję mojej koleżance. A ja się wyrywam. Ja z Iwoną pracuję w tej samej szkole przez 22 lata. Byłam tam dyrektorem, myśmy te szkoły zakładały. Może było nam łatwiej, bo tworzyłyśmy coś, co było na kształt naszego jakiegoś marzenia. I chcę powiedzieć, że dyrektorom też wcale nie jest łatwo. To jest tak, że te wszystkie zmiany, o których słuchamy tutaj, są długoletnim procesem. Chwasty rosną cały czas. Ta metafora ogrodnika bardzo, bardzo mi się podoba, ale chyba pierwsza wizyta, Marzena, twoja w naszej szkole z jakieś 10 lat temu była, prawda? I to jest tak, że coś powtarzamy. Marek Kaczmarzyk też nas odwiedza. I to jest metoda maleńkich kroków, natomiast jeżeli mówimy o różnorodności, to sprawdźmy też, jak to jest z naszą różnorodnością nauczycieli, bo to jest element, którego mi bardzo brakuje. Jako dyrektor szkoły miałam taką ogromną obawę i taką myśl, że coraz bardziej brakuje mi nauczycieli, którzy są uczeni w trakcie przygotowywania się do zawodu tego, jak budować relacje, jak tworzyć kulturę współpracy, w jaki sposób być przygotowanym również na swoje błędy. I jako dyrektor bardzo dbałam o to, żeby nauczyciel wiedział, zwłaszcza młody nauczyciel, że może błędy popełniać. Ja sama zaczynałam szkołę jako młody nauczyciel w takim gronie, które było dla mnie jak stado wilków. Ja stamtąd odchodziłam z ulgą. Prowadzę również różne działania z nauczycielami, bo jestem też trenerem i widzę, jak bardzo brakuje nam poczucia bezpieczeństwa jako nauczycielom. I teraz to wszystko, co tutaj słyszymy, popatrzcie, ja bardzo się boję generalizacji. Mówimy szkoły to, szkoły tamto, szkoły jakieś są, szkoły nie są jakieś. W szkołach są różnorodni ludzie. Tak samo w jednej szkole mogą być nauczyciele, którzy fantastycznie realizują kulturę uczenia się i dokładnie są tacy, którzy są transmisyjni, i tkwią w kulturze nauczania.
Ja zakładam zawsze, że ludzie starają się najbardziej jak mogą. Natomiast bardzo często, dużo rozmawiam z nauczycielami, te różne nasze odkrycia, to co staramy się wprowadzać w tym wymiarze nowości i wiedzy o neurodydaktyce, wiedzy o mózgu, oni biorą jako krytykę swojego dotychczasowego działania. I im bardziej słyszą to jako ocenę, jako krytykę, tym bardziej się usztywniają, tym bardziej się oflagowują. W ilu pokojach nauczycielskich jest tak, że jest walka młodych ze starymi? W ilu pokojach nauczycielskich jest tak, jak pani o tym mówiła, na mnie patrzą, to nie jest kwestia wieku, ja to biorę mentalnie, to jest raczej kwestia podejścia. Patrzą na mnie nauczyciele trochę wrogo, bo ja robię coś innego, bo uczniowie mnie lubią, bo na moich lekcjach coś się dzieje i oni by chcieli, żeby tak było na wszystkich lekcjach. I teraz dla mnie zawsze takim kluczowym momentem w głowie było to, jak my tworzymy zespoły nauczycieli. Bo jako dyrektor, stojąc przed radą pedagogiczną, zawsze miałam takie samo wrażenie, jak stałam przed klasą. To jest też grono ludzi, których trzeba w jakiś sposób do działania zaprosić, dać im możliwość popełnienia błędu i uczyć ich tworzenia takich zespołów, w których o tych błędach się będzie gadać i my będziemy tworzyć wspólną wizję naszej szkoły. Tego mi bardzo, bardzo często brakuje, jak pracuję z różnymi radami pedagogicznymi. My też jesteśmy różnorodni, niektórzy nie umieją się wspinać, ale umieją świetnie pływać i pytanie, czy w grupie nauczycieli my z tych zasobów korzystamy. Bo jak mamy tego nauczyć dzieci, jeśli jako zespoły nauczycieli tego nie potrafimy zrobić? Dziękuję. No właśnie. W twojej wypowiedzi jednak wybrzmiała generalizacja, prawda? Nie umiemy tego zrobić. Drodzy Państwo, ale ja rozumiem, co chcesz powiedzieć. Tak, to prawda, my musimy zacząć od siebie i od tego, żebyśmy wrócili do naszej naturalnej kompetencji tworzenia grup. Zwróćcie Państwo uwagę na kształcenie nauczycieli. Nie usłyszycie tam Państwo o sposobie kooperacji, o relacjach. Owszem, na poziomie teoriopoznawczym tak. Natomiast no, z drugiej strony kształcenie na poziomie akademickim to nie jest też medium, które pozwala stworzyć relacje, tak? Czy też kształtować te relacje w kontekście kompetencji, bo je trzeba po prostu robić. Tutaj bardzo ładnie na to zwróciła uwagę Marzena, że jeżeli odwołujemy się do pamięci, do zasobów pamięci niejawnej, tylko tej związanej z umiejętnościami, to my musimy ją wyrabiać poprzez praktykowanie tego czegoś. Kompetencje związane z tworzeniem relacji, z empatią, można tworzyć tylko w jeden sposób. Kreując sytuacje, w których ją wykorzystujemy. Tego się nie da zrobić na poziomie akademickim. To jest tak, jak pięknie pokazałaś, że nie da się na poziomie akademickim nauczyć jazdy na deskorolce, czytając opracowania najlepszych deskorolkarzy świata, bo to jest jedna sprawa, a pamięć związana z wykonaniem, ta wykonawcza, ta proceduralna, to są zupełnie inne sprawy. I rzecz w tym, że my musimy kreować takie pokoje nauczycielskie, a jest to również w dużej mierze zadanie lidera, tak? Państwo to doskonale wiecie. Takie pokoje nauczycielskie, w których będziemy mogli trenować właśnie tworzenie relacji. A struktura szkoły to nie jest tylko struktura programu nauczania, to jest również struktura funkcjonalna wewnątrz pokoju nauczycielskiego. Czy w szkole jest miejsce dla osób, które mają taki styl podawczy, taki, który krytykujemy? Skoro mówimy o różnorodności, która jest naturalną fazą funkcjonowania naszego społeczeństwa, to tak, musielibyśmy się zgodzić również na to. Problem z nami polega na tym, dokładnie. Problem polega na tym, że my tutaj kreujemy system, w którym wszyscy są zobligowani do tego typu działań. Uczniowie nie mają wyboru i w efekcie zderzają się z ścianą. Dyrektorzy nie mają wyboru, w efekcie zderzają się z ścianą. Jeżeli możemy zmieniać system, to musimy zmieniać nasze funkcjonowanie w systemie. Jeżeli, zresztą to tu wybrzmiało. My możemy zmienić system. System się sam nie zmieni. System będzie nas próbował podporządkować, a właściwie my w systemie, przyjmując wymagania, będziemy się próbowali mu podporządkować. No i dlatego budząca się szkoła, prawda? Bo to jest właśnie oddolny ruch. My za każdym razem powtarzam, nie czekajmy, aż politycy stworzą nam system, który będzie dobry dla naszych uczniów w naszej szkole konkretnej. Tak, stwórzmy, dajmy możliwość, musimy uwolnić aktywność, uwolnić potencjał, który tkwi w ludziach
i wzbudzić w ludziach tyle, obudzić siły, obudzić chęci do tworzenia, do tego, żeby uwierzyć, że nasza szkoła to naprawdę nasza szkoła i może wyglądać i funkcjonować tak, jak my uważamy, że to jest najlepsze dla naszych dzieci. Więc tworzymy, my teraz organizujemy takie, już kończę, tylko, bo to jest teraz ważne w tym kontekście, inspiracje. W październiku inspiracje w szkołach może to organizować każdy, kto chce. Więcej uczenia się, mniej kontroli oceniania. Zacznijmy myśleć my, co możemy zrobić w naszej szkole, w naszym środowisku, żeby w szkole dzieci się więcej uczyły, a nie były ciągle kontrolowane. Żeby szkoły, a niektóre się zamieniają w wielkie testowalnie, żeby od tego odejść. Na listopad budząca się świetlica i zadania domowe inaczej. Czy zadania domowe muszą być takie poszatkowane? Może mogą być inne? Jest problem, spróbujmy szukać rozwiązania. Na grudzień jak rozmawiać z rodzicami, żeby ich pozyskać, żeby byli współtwórcami tej zmieniającej się szkoły. Organizujcie u siebie takie spotkania, twórzcie takie, nam wysyłajcie relacje, my na stronę wstawimy miejsce, podamy czas, godzinę, ale to wy musicie zacząć działać, nauczyciele, bo tak jak powiedziałaś, Iwona, to nauczyciele, tak? Tylko nauczyciele mogą zmienić szkołę. Nikt tego za nas nie zrobi, ale najpierw my musimy przestać narzekać i zacząć myśleć, co jest możliwe, co ja dzisiaj mogę zrobić, ja w mojej klasie, w mojej szkole, w moim środowisku. Ja chciałam zadać pytanie w nawiązaniu do tego, co właśnie pani doktor skończyła wyjaśniać, ponieważ dzisiaj mówiliśmy o tym, że dzieci są wewnątrz sterowne, że nie zdobywa się stopnia, ale wiedzę i też na pani szkoleniach uczyliśmy się tworzyć i używać zadań kreatywnych, a zadań kreatywnych, jak wiemy, nie możemy oceniać, więc w świetle tego chciałam zapytać i w świetle też książki pana doktora Kaczmarzyka, chciałam zapytać, czy w szkole przyszłości powinniśmy używać ocen, bo na obecnym etapie rozumiem, że w budzących się szkołach dzieci decydują o tym, czy ocenę można wpisać, czy nie można jej wpisać. A może... Jest różnie. W różnych szkołach jest różnie. Nie ma jednego podejścia. Właśnie. A jeżeli mają wziąć odpowiedzialne za swoją naukę, za nauczanie się, może dzieci albo same powinny się oceniać według wyznaczonych wspólnie kryteriów, albo nie powinniśmy stosować ocen. To może najpierw ja, z metodycznego punktu widzenia. Ja bym powiedziała tak, do pewnego poziomu, na poziomie szkoły podstawowej, ja bym w ogóle zrezygnowała z oceniania, bo po co nam to ocenianie? Dlaczego, komu to jest potrzebne i do czego? Dzieciom nie. Nauczycielowi wystarczy, że robi diagnozę w procesie, czyli wie, jak planować następne zadania, które będą na odpowiednim poziomie, będą wyzwaniem kolejnym. Ponieważ oceny odciągają uwagę od tego, co robimy. Na pewno znacie ten eksperyment z lat 70. Grupa dzieci przedszkolnych, nauczycielka wchodzi, rozdaje kartki papieru, rozdaje kredki, wtedy kredki świecowe, to był nowy rodzaj kredek. Badacze za lustrem wedeckim obserwują, jak długo dzieci rysują. Nauczycielka mówi, rysujcie, a za najlepsze prace dostaniecie nagrody. I wychodzi. Druga grupa, to samo środowisko, to samo przedszkole, tak, inna grupa, nauczycielka wchodzi, rozdaje kartki, rozdaje kredki i mówi, rysujcie sobie. Kto dłużej rysował? Oczywiście nagroda odciąga uwagę od tego, co robimy. Czy my chcemy, żeby stopnie nam i pomiar przysłaniał to, co i tak dzieci lubią robić, lubią się uczyć, lubią poznawać świat, lubią wyzwania, lubią szukać odpowiedzi na pytania. To jest wszystko wpisane w naturę człowieka. Po co? Tam, gdzie jest motywacja wewnętrzna, oceny ją niszczą. Musisz, zabija, chcę. Tam, gdzie nie ma motywacji wewnętrznej, oceny i kary, nagrody nie zaszkodzą, bo jeśli i tak dziecko nie lubi czegoś robić, no to możemy je tylko motywować właśnie za pomocą kija i marchewki. I teraz pytanie, czy pójdziemy w kierunku oceniania i energię wkładamy w pomiar, czy energię wkładamy w przygotowanie zadań i środowiska, które jest takim wyzwaniem, że dzieci w naturalny sposób pracują i robią to, co je rozwija. I to jest pytanie. Moim zdaniem jak najdłużej bez ocen, bo one po prostu niszczą motywację wewnętrzną, z którą dzieci przychodzą do szkoły, przychodzą z motywacją wewnętrzną. Ale jak najdłużej to znaczy do której klasy?
A czy to jest 10 przykazań? Ktoś tak powiedział to z góry? Jest powiedziane, że oceny muszą? Powiem wam tak, ustawa mówi tyle, że muszą być dwie oceny, śródroczna i na koniec roku. Tak? To mówi ustawa. Pytanie teraz, czy dyskutujemy, co możemy dzisiaj w obecnym modelu szkoły, który mamy, ale drugie pytanie, na ile my możemy kreować nasze oczekiwania i formułować takie oczekiwania, żeby może i w czwartej klasie nie trzeba było ocen wystawiać w ogóle, tak? Bo w 1-3 dzisiaj możemy mieć ocenę opisową. Więc albo dyskutujemy, bo są dwie dyskusje, co jest dziś możliwe w tym systemie, który mamy, a gdyby mi ktoś powiedział parę lat temu, kiedy zaczynaliśmy rozwijać budzącą się szkołę, że możliwe jest tyle, ile dzisiaj się dzieje w szkołach, to bym nie uwierzyła. Nie powiem jednego dobrego słowa, tak, ten system, ja krytycznie jestem nastawiona do systemów od edukacji w Polsce od wielu lat. Natomiast on jest dużo bardziej elastyczny i dopuszcza dużo więcej, niż ja byłam w stanie przedtem sobie to wyobrazić. I teraz najpierw wykorzystajmy przestrzeń, którą dzisiaj nam system stwarza, a potem naciskajmy, żeby się zmieniał, bo to nie jest 10 przykazań. Z przykazaniami nie możemy dyskutować, ze wszystkim innym możemy. To są twory ludzkie. I jeśli tylko będzie zrozumienie i będzie nas odpowiednio wielu, którzy tak myślą, to można zmienić. Mogę? Ja sobie przypominam taki świetny tekst, bo jest w takim roku napisany, kiedy ja się urodziłem. Czesław Miłosz, Traktat Moralny. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Ja się zgadzam z wszystkimi tymi, którzy mówili tutaj, że wiele od nas zależy. Ja wywołałem tutaj demiurga systemu, więc czuję się za to odpowiedzialny. Ja go wywołałem tylko wtedy, kiedy Marek powiedział o tym, kto myśli o biologii. I w tym sensie, że politycy nie myślą o tym, myślą o kasie przede wszystkim. I od nas można wymagać, żebyśmy o tej biologii myśleli, a od nich tylko tego oczekiwać. Ale co do oceniania, pani doktor, to nie wszystko tak się zgadza. Jestem z tego województwa, w którym państwo goszczą i 4 lata temu albo 5, jeżeli dobrze pamiętam. Przepraszam, mógłby pan troszkę dalej, bo tak. Jeżeli mogę powiedzieć. Dalej. A przepraszam, Dudniło, tak. Dzięki. Dalej, no bliżej. Okazuje się, że jestem taki. A kurator Faber wprowadził coś takiego w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam. To wtedy było dużo szumu o to. Kontrolę systematyczności oceniania. To jest zgodne z przepisami. I po prostu to nie jest tak do końca, że tylko dwie oceny, pani doktor. Poza tym jeszcze jedna uwaga. Ocena to nie tylko stopień. A ja od kilku lat słucham pani i pani ciągle o ocenie mówi jako o stopniu. Ocena to jest stopień plus komentarz. Myślmy o tym w taki sposób. Też zawsze miałem ochotę pani powiedzieć o pewnym cytacie, którego dzisiaj nie słyszałem. Ale wiele razy go słyszałem nawet na tej sali, bo jestem 4 raz na tym sympozjum. Od mierzenia jeszcze nikt nie urósł. To prawda, to wielka prawda. Było dzisiaj? To znowu jestem inny, okej. Okay. Ale ja chciałbym powiedzieć o czymś. To jest dokładnie tak samo, jakbym powiedział, od wystawienia recepty jeszcze nikt się nie wyleczył. Trzeba tę receptę zrealizować, zastosować do wskazań lekarza i wtedy jest szansa na wyleczenie. Mierzenie samo w sobie jeszcze nie jest czymś złym. Jest problem w tym, czy my to wykorzystujemy. I to jest po prostu problem. Jeżeli szkoła rozsądnie wykorzystuje to mierzenie, to jest szansa na rozwój. A jak mierzenie ma wyglądać? Czy testem koniecznie? Nie, nie jestem o tym przekonany. Ale bez tego sobie nie poradzimy. My musimy analizować, jakoś monitorować rozwój dziecka w różny sposób. Ale ono jest esencją tego wszystkiego. Co my robimy z tym wynikiem? Nie chodzi o to. Dzisiaj użyła też pani takiego ładnego przykładu o tym, że za pociągnięcie trawy nie rośnie ona. Ja mieszkałem kiedyś tutaj niedaleko w Sosnowcu, przy takim domku babci mojej wtedy żony. Miał ładny ogródek. Ona uwielbiała po tym ogródku chodzić i sobie od razu ją przypomniała, jak ona rozmawiała z tymi roślinami, jak je gładziła i pociągała też wtedy. One pięknie rosły, bo trzeba wiedzieć, kiedy pociągnąć, jak pociągnąć. Pani doktor, każda metafora ma swoje granice. Każda metafora ma swoje granice. Rozmawiamy o metaforach, mogę sobie na to pozwolić, tak? Myślę sobie, że w tym języku po prostu będziemy... My musimy rozmawiać o czymś po prostu, szanować drugie strony. Jeżeli ktoś z państwa czytał kiedyś książkę Petera Zengego, 5. dyscyplina, proszę podnieść rękę, kto czytał. To państwo pamiętają przypadek z gumką, tak? Aha. Zenge mówi o tym. Tu jest rzeczywistość, oczywistość, tak? Tu jest herezja, tu jest nasza fantazja. On mówi wizja. Ja zawsze mówię o tym, żeby mieć wizję, to fajnie, byle nie halucynacje. A czasami mam wrażenie, że biorę udział w spotkaniu takich, którzy ulegają halucynacji. Rozciągają tę gumkę i co się dzieje z gumką wtedy w przykładzie Zengego? Ona pęka. I oni sobie lecą i zapominają o tym, co jest na dole. Fajnie jest, kiedy jest napięcie kreatywne, o którym mówi Zenge, jak to wszystko współgra. Że ta wizja nam ciągnie tą rzeczywistość do góry. Tego wam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo.
Super, super wypowiedź. Krzysztofie, no genialna wypowiedź, ale prawda jest taka... Oczywiście, zaraz, tylko ja też... A ja bym chciał o trawie, tylko dokończymy o trawie, bo my strasznie nadużywamy tych fajnych skądinąd obrazków, tylko że ani od ciągnięcia, ani od podlewania i tak dalej. Z drugiej strony Brytyjczycy mają najpiękniejsze trawniki, dlatego że od 100 lat po prostu je tną, wyrównują. Więc to nie jest dobry model. Musimy uważać, drodzy Państwo, bo pokłócimy się o model. Natomiast... Ja jeszcze chciałam nawiązać właśnie do spraw związanych z oceną, a powinniśmy mówić o ocenianiu. Pamiętajmy o jeszcze jednym aspekcie. Ocenianie to jest informacja, informacja zwrotna. I mamy kolejne, że tak powiem, osoby, które są bardzo zainteresowane tym ocenianiem. Nie zapominajmy o naszych rodzicach. Jeżeli oni swoje pociechy wysyłają do szkoły, powierzają naszej opiece, mają do nas niesamowite zaufanie, no bo te dzieci pod naszą opieką przebywają przez cały dzień, to chcą otrzymać jakąś informację zwrotną. I dlatego, tak jak mówię, powiedziałabym o ocenianiu, a nie ocenie. I teraz kwestia, jaka to jest informacja w odniesieniu, co tutaj było powiedziane, ma to być informacja pozytywna. Jeżeli prawdziwa, ale pozytywna, prawda? Tylko że teraz w związku z tym, biorąc pod uwagę różnorodność dzieci, no to ja będę mówiła, że to dziecko dobrze pływa, a tamto dziecko dobrze skacze. I będę tworzyć pomysł, dziękuję również, i będę tworzyć pomysł tego dziecka na życie. Bo drodzy Państwo, musimy pamiętać, że my w układzie społecznym zajmujemy różne nisze ekologiczne, w ekologii społecznej. Natomiast my nie jesteśmy przygotowani do ich wyboru. Ja zawsze studentom podpowiadam, najważniejsze to, co musisz mieć, zanim wyjdziesz z uczelni, to nie jest wiedza, tylko pomysł na siebie. Musisz wskazać sobie samemu niszę, którą możesz zająć. Ona tam gdzieś na ciebie czeka, ale ty ją musisz... A, czeka albo nie, bo w układzie społecznym możemy jeszcze sobie taką niszę wykreować, stworzyć niszę, w której możemy funkcjonować. To jest kwestia poziomu, na który patrzymy. I będę też wracał do tego, co powiedziałem na początku naszego sympozjum. Mianowicie to nasze przekonanie o tym, że to my jesteśmy w stanie wskazać tę niszę młodym, jest przekonaniem niebezpiecznym. Ponieważ tworzymy w tym momencie odpowiedzi na pytania, które sami sobie stawiamy, a środowisko zewnętrzne wcale tych pytań może nie stawiać i takich wymagań również może nie stawiać. Żeby troszkę dolać oliwy do ognia, to jako biolog jeszcze, bo to miałem na to ochotę przede wszystkim. Drodzy Państwo, w układzie kolektywnym, w układzie zespołowym, w gatunku społecznym kompetencja oceniania innych i siebie na tle innych jest jedną z fundamentalnych kompetencji funkcjonowania w przestrzeni społecznej. My musimy z biologicznej perspektywy potrafić oceniać innych. Mało tego, ocena szkolna jest tylko wyjątkiem od bardzo powszechnej reguły. My oceniamy wszystkich i zawsze. Nie ma sytuacji, w której podchodząc do drugiej istoty, nie oceniam czegoś w niej. Zwróciliście Państwo uwagę, że to jest automat. To jest naturalna, sprzyjająca nam skłonność. Myśmy tylko w szkole zrobili z niej coś, czym nigdy nie była. To jest pytanie bez odpowiedzi, czy kulturowo, czy wrodzona, dlatego że to jest pytanie źle zadane. To w latach 70. mogliśmy jeszcze zadawać pytanie, czy coś zależy od genów, czy coś zależy od wychowania. A dzisiaj możemy co najwyżej zadać rozsądne pytanie, na ile od jednego, a na ile od drugiego. To jest ten przepis kulinarny, drodzy Państwo. Czy jeżeli ja mam świetne ciasto i ono mi bardzo smakuje, to ja jestem w stanie powiedzieć, czy ono mi smakuje dlatego, że dobry był przepis, czy dlatego, że dobry był kucharz i kuchnia? Czy to jest sensowne pytanie? Nie. A ja sobie myślę, że dzisiaj pojawiają się już takie grupy osób, które mówią, nie oceniaj, za dużo się oceniamy. Ciągle mamy gotowe oceny, a gdybyśmy zaczęli iść w kierunku bardziej empatii, próbować rozumieć, czemu ktoś coś robi, szukać powodów, zamiast tych szybkich ocen, które mamy. Na ile my potrafilibyśmy się zmienić, gdybyśmy my właśnie takiego podejścia uczyli dzieci? Mniej oceniaj, próbuj rozumieć. To nie jest słowo, to jest podejście. To jest podejście do życia. Ja, tu rozmawiamy o różnorodności dzisiaj. Ja uważam, dla mnie
ocena to nie jest informacja. Ja oceny tak nie traktuję, ja ocenę, do oceny podchodzę inaczej, ale szanuję to, że ktoś może, jesteśmy różni. Szanuję to, że ludzie mogą na to patrzeć inaczej. Znam wielu nauczycieli, widziałam wiele grup dzieci, które bez żadnej oceny i bez żadnej informacji zwrotnej się rozwijały. Celine Alvarez opisuje ten swój eksperyment. Ja w to wierzę, ale jestem przekonana, że to jest dobra droga. Mniej oceniania, więcej rozumienia i więcej wspierania, że to jest dobra droga. Ale jednocześnie w moim wykładzie mówiłam o diagnozie w procesie. Dla mnie to, czego potrzebuje nauczyciel, to jest diagnoza. Gdzie w drodze, które dziecko jest, po to, żeby przygotować kolejne materiały. A jeśli mówimy o rodzicach, to też się do tego odniosę. Jest to, myślę, wielki dylemat, kiedy nauczyciel musi wybrać między dobrem rodziców i dobrem dzieci. I to dobro często stoi w sprzeczności. Ja zawsze stałam na stanowisku, nie mówię, że to jest jedyne dobre rozwiązanie, ale takie były moje wybory. Kiedy musiałam wybierać między dobrem rodziców a dobrem dzieci, wybierałam zawsze dobro dzieci. I jeśli jestem i w to wierzę, że rozwoju dzieci nie wspiera ocenianie i porównywanie, a jeśli mają się z czymkolwiek porównywać, to z sobą, sprzed tygodnia czy miesiąca i patrzeć, jaki robię postęp i wspieranie tej chęci do rozwoju. I jeśli to stało w sprzeczności z dobrem rodziców i potrzebami rodziców, wystawiłam swojego konia do wyścigów i chcę wiedzieć, gdzie mój koń w tym wyścigu jest. Dzieciństwo to nie wyścigi i robię wszystko i wierzę w to, że powinniśmy zdejmować ciśnienie z dzieci i robić wszystko, co możemy, żeby mogły się harmonijnie rozwijać bez konieczności brania udziału w wyścigach, które my im fundujemy. Zdanie, drodzy Państwo, o empatii. Wydaje mi się, że jeżeli więcej w szkołach byłoby rozumienia, empatii, relacji, to nawet te oceny by nam specjalnie nie przeszkadzały, bo komunikat to jest podstawowa sprawa. Kwestia tego, w jaki sposób my ten komunikat sformułujemy. Dokładnie. Dokładnie tak. Następstwo owej oceny bardziej jest dla nas bolesne niż sam akt, bo akt jest w pewnym sensie naturalny. Natomiast to, co w szkole się wokół tego aktu dzieje, no naturalne nie jest. A może i jest naturalne, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu, bo przecież świat, w którym funkcjonujemy, drodzy Państwo, nie jest i nigdy nie będzie zbiorem bodźców, które wywołują wyłącznie reakcję układu nagrody. Gdyby świat taki był, to nie mielibyśmy obszarów mózgu zajmujących się rzeczami złymi, paskudnymi i takimi, od których warto uciekać. A no, świat jest po prostu różny. Myślę, że to jest kwestia szukania równowagi. I również w kontekście oceny te emocje, które się tutaj pojawiają, one głównie właśnie wynikają z tego, że czasem widzimy ten punkt równowagi w innym miejscu, ale nie może być, drodzy Państwo, w zdrowym społeczeństwie inaczej. Gdybyśmy się co do tego zgodzili, tak jak chcielibyśmy czasem, prawda, dojść do jakiegoś konsensusu i być w nim bezpieczni, tutaj ładnie to zostało nazwane, to znaczy, że mielibyśmy bardzo poważne problemy. Bo to znaczy, że bylibyśmy społeczeństwem chorym. Zdrowe społeczeństwo to społeczeństwo ludzi różnych i takich, których temperamenty też są różne, co widać zresztą po formacie wypowiedzi, nie? I to też jest cenne, ponieważ ten temperament to również jakiś rodzaj przekazu i powód, dla którego druga osoba, czytając emocje osoby, która o tym mówi, to jest dla niej ważne. A wtedy to się staje ważne dla nas, kiedy widzimy, że to jest ważne dla innych. To, drodzy Państwo, że to budzi emocje, oznacza po prostu, że jest to dla nas ważne. Musimy nie wykluczać emocje, tylko wyciągać wnioski. Mi się wydaje, że taki wniosek z wypowiedzi naszej tutaj byłby sensowny. Że ta ocena szkolna, ona nie musiałaby nam przeszkadzać, gdyby była w odpowiedni sposób traktowana i gdyby w tej szkole głównym elementem, czy główną kompetencją była relacja i empatia. Powiem Ci tak, kiedy uczyłam, czy to w szkole, czy potem prowadząc zajęcia ze studentami, zawsze marzyłam o tym, żeby nie oceniać. Ponieważ mnie to nie było do niczego potrzebne, pochłaniało mnóstwo energii, mnóstwo czasu, który mogłabym przeznaczyć na rozwój. I kiedy robili coś sami i potem przedstawiali efekty tego,
studenci na przykład robili swoje rzeczy, to ja przecież dokładnie wiedziałam, w jakim miejscu są, czego się dzięki temu nauczyli. Gdybyśmy umieli tworzyć zadania, które są wyzwaniami, zadania, które pozwalają na rozwój, zadania, które umożliwiają właśnie indywidualne podejście i ta forma prezentacji tego, co się zrobiło, pokazuje mi, co uczniowie umieją, bo w kulturze błędu, słuchajcie, popatrzcie, co jest znowu dla nas oczywiste. Kultura błędu pyta, na pewno czegoś nie umiesz i ja zaraz sprawdzę, czego nie umiesz. Kiedy przechodzimy przez Rubikon i tworzymy ten nowy model szkoły, to odwracamy pytanie i mówimy, pokaż mi, co umiesz, pokaż mi, co wiesz, pokaż, czego się nauczyłeś. To jest diametralna różnica. I jeśli człowiek prezentuje teraz swoje dokonania, pokazuje na przykład swój atlas owadów i opisuje taki ośmiolatek, co tam jest, które owady, te dzieci mówią, one nie czytają, one mówią, pokazują obrazki, ilustracje. To czy ja potrzebuję jakiejś formy kontroli, żeby powiedzieć, żeby widzieć, że to dziecko się rozwinęło, czego się nauczyło, jak umie pisać, bo przecież rozwijało pisanie, rozwijało kompetencje szukania informacji, wiele dzieci rysuje, prace wyglądają, materiały wyglądają u każdego inaczej. Nie, ja wtedy nie potrzebuję. Czyli to, że my mówimy o ocenianiu, pokazuje, ja tak to widzę, że tkwimy jeszcze w tym starym paradygmacie, w którym właśnie potrzebne są te informacje, żeby wiedzieć. A te informacje można zdobyć w zupełnie inny sposób, nie przerywając procesu uczenia się, kiedy poszukamy innych rozwiązań. Tak, mogę? Ewa Borgosz. Dzisiaj jestem jako turkusowa wieża, czyli szkoła, w której nie ma stopni. Zamachaj, gdzie siedzisz? Proszę? A, tu jesteś. No wiem, że czasem mnie nie widać, bo tak wzrostu nie mam za dużo. Chciałam się podzielić takimi swoimi doświadczeniami, ponieważ zajmuję się neurodydaktyką. Skończyłam studia właśnie u Marzeny kilka lat temu dobrych. Zajmuję się też OK-em, a teraz pracuję w szkole demokratycznej. I może zacznę od tego, czego się nauczyłam bardzo szybko od moich uczniów w szkole demokratycznej. Przyszłam któregoś dnia i powiedziałam dziewczynce piszącej literę, o, jaka ładna litera. Na co ona do mnie mówi, słuchaj, bo my jesteśmy wszyscy na tym, słuchaj, u nas się nie ocenia. No to byłam trochę zdezorientowana i mówię, czy możemy się umówić tak, że jeżeli mówię, że to jest ładna litera, to mam na myśli, że ona ma idealny kształt, mieści się w liniaturze i jest pięknie połączona z innymi literami? Tak, powiedziała mi dziewczynka, a to się umawiamy, że to jest ładne, ale pamiętaj, u nas się nie ocenia. Ty możesz powiedzieć, mi się to podoba i to jest twoja opinia i to jest twoja ocena. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast my tutaj mówimy o ocenianiu, natomiast ja mam wrażenie, że chwilami rozmawiamy o czymś zupełnie innym, czyli o stopniach. Stopnie nie są oceną. Tak jak już zostało powiedziane, odmitologizujmy trochę te wszystkie nasze przyzwyczajenia i przekonania. Po pierwsze, 2 stopnie, tak jak powiedziała Marzena, a w niektórych szkołach 1, w mojej szkole jest 1 stopień na koniec roku, ponieważ wszystkie dzieci są w edukacji domowej. 45-minutowe lekcje? Nieprawda. Możemy zorganizować szkoły tak, że lekcje będą trwały dowolną ilość czasu. Ma się nam zgadzać pod koniec roku ten ogólny rachunek. Podstawa programowa? W podstawie programowej nie ma rozpisanych wymagań na lata. Są sugestie w niektórych przedmiotach, jak to rozbijać na lata, ale naprawdę nie ma rozpisanej podstawy programowej na lata, tylko na etapy edukacyjne. I znowu to, o czym mówiła Marzena i co dla mnie jest związane bardzo mocno z OK-em. Ja mam rozpisaną w szkole podstawę programową całą na wymagania wobec dzieci, czyli takie krótkie na co bezu. Jeżeli ktoś z Państwa zna ocenianie kształtujące, na co będę zwracać uwagę, czyli takie kryteria. Mam sobie taką tabelkę. Obserwujemy sobie dzieci. Dzieci sobie pracują, każde w swoim tempie, a my sobie tam odhaczamy, to już jest, to dziecko już potrafi, a to potrafi dziecko, inne dziecko potrafi coś, czego to pierwsze nie potrafi, to może jakoś razem się pouczą trochę,
to stwórzmy jakiś pomysł na to, żeby one razem to zrobiły. Nic nam nie przeszkadza w takim podejściu. To wymaga trochę więcej pracy od nauczycieli, a przede wszystkim to wymaga zmiany postawy, czyli takiego przekonania, że tak było, tak być musi. Proszę Państwa, czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, dlaczego lekcja trwa 45 minut? Dlaczego lekcja dla dziecka w klasie czwartej i czwartej liceum trwa 45 minut? Bo ktoś kiedyś tak wymyślił, ale tak nie musi być. To wszystko jest do zmiany i to wszystko możemy zmienić my. My na dole, a na górze może potem coś zmienią, idąc za nami. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę, krótko, Sylwia Gajewska, Salezjańska Szkoła z Łodzi. Od 14 lat pracowałam w systemie Montessori, jestem montessorianką, więc nie zadziwia mnie budząca się szkoła, tam jest wykorzystywany materiał montessoriański, zresztą sama Montessori stworzyła, że dzieci są wymieszane, jeśli chodzi o kwestie wiekowe. Ja tylko chciałam taki jeden malutki głos w takim kontekście, żebyśmy my, którzy pracujemy w tak zwanych normalnych szkołach, nie czuli się oceniani, że robimy gorsze rzeczy, czy gorzej funkcjonujemy. Tylko taki, że chodzi mi o zdrowy złoty środek, że my pracując, ja pracowałam 14 lat w przedszkolu montessoriańskim, te dzieci trafiały w różne miejsca, w Łodzi obecnie nie ma szkoły Montessori. Szkoła Montessori jest na przykład w Krakowie, polecam, można sobie zobaczyć, tak, to jest naprawdę fantastyczny system, zresztą mówię, uważam, że budząca się szkoła wychodzi też korzeniami z systemu montessoriańskiego, ale materiał montessoriański jest używany, byłam w Konstancinie, widziałam. Ale to są tak, oczywiście, ale materiał jest, więc dlatego jakby odnoszę się do Okej, ja tylko się odnoszę, że materiał jest, tylko chciałabym tak wypośrodkować, że po prostu ja uważam, że naszym zadaniem jest też przygotować dzieci do tego, że trafią do różnych szkół. Jeżeli jest tak, że one wejdą w jakiś system, którego dalej nie ma, a rodziców nie będzie stać, żeby dzieci chodziły do prywatnych szkół i żeby płaciły za te prywatne szkoły i właśnie nie byli oceniani, też się czuję oceniana, że prowadzący rozmawiają, kiedy się wypowiadam. To myślę, że to jest tylko po prostu takie trochę gadanie. My musimy też pewne elementy robić. I ja też mam swój system oceniania w klasie drugiej, którą mam. Dzieci się świetnie bawią tak naprawdę tym, że są oceniani, więc jest jakby inne podejście do tego. Tylko jest kwestia taka, że my żyjemy w konkretnym systemie i my te dzieci w jakiś sposób musimy uspołecznić i też przygotować do tego, że jak pójdą do państwowych szkół, to może być tam bardzo różnie. Więc nie możemy się, moim oczywiście prywatnym zdaniem, od wszystkiego zupełnie odciąć. I ja jestem akurat zwolennikiem tak zwanego złotego środka i wprowadzania, uświadamiania przede wszystkim rodziców i uświadamiania też siebie nawzajem i wyłapywania tych dobrych rzeczy od siebie nawzajem, a nie oceniania, że moja koleżanka jest taka siaka, robi taki siak, bo ja uważam, że każdy z nas jako nauczyciel, przynajmniej większość z nas, robi wszystko to, co najlepsze, a równocześnie chce przygotować dzieci, żeby odnalazły się w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy. Dziękuję. Znowu widzę to inaczej, bo Ewa Borgosz przed chwilą pokazała, że może być inaczej i jest inaczej. Ale bym powiedziała tak. Właśnie już odpowiadam. Ja widzę to tak. Możemy wychowywać dzieci do tego, żeby odnalazły się w świecie, który jest. A ja mówię inaczej. I nie mówię, że nie szanuję innych podejść, ale tak jak ja to widzę. Wychowajmy dzieci tak, żeby zmieniły ten świat, bo ten świat nie jest dobry. I jeśli będziemy dzisiaj w szkołach robić wszystko, żeby one się dostosowały do tego, co mamy, to świat się nie zmieni. A ja marzę o tym, żeby te dzieci się nie dostosowały do tego świata, żeby ten świat chciały zmieniać. A pani tu mówiła w duchu Montessori inaczej. Powiem wam jeszcze o budzących się szkołach. Są nasze szkoły, które realizują elementy Montessori czy Montessori pedagogikę. Dobra, już.
Ale to nie jest tak, że to jest wpisane w nasz... Nasze szkoły są różne, wszelkie możliwe. Tutaj siedzą dziewczyny z frenetowskiej pedagogiki, też z nami współpracują. Są szkoły freblowskie, jest plan daltoński, Helen Parkhurst. Wszystko to, wszyscy ci reformatorzy edukacji, słuchajcie, oni intuicyjnie szli w kierunku tym, to co dzisiaj wynika z neurodydaktyki, z neuronauk. Reformatorzy edukacji intuicyjnie to wszystko czuli, w tym kierunku szli. Ale my nie mówimy, to jest jedna droga, jest wiele dobrych dróg. Montessori jest jedną z nich, bardzo fajną, ale są i inne. Mogę? Ja mam, szczerze mówiąc, wrażenie, że my mówimy troszeczkę o wyidealizowanym obrazie polskiego szkolnictwa. Okej, szkoła Montessori, szkoła waldorska i tak dalej, super, świetne założenia, które mi się podobają. Natomiast my musimy się dostosować do tego, co w tym momencie jest. Jest ocenianie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mamy nad sobą dyrektora, dlatego, że mamy nad sobą kuratorium i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wspominała Pani w swoim wykładzie o różnorodności. Ja uczyłam w dobrej szkole i uczniowie ode mnie oczekiwali, podkreślam, oczekiwali. Pani profesor, kiedy będzie test z tego i z tego, bo ja się chcę dowiedzieć. Moim celem jest nauczenie się tego. Oni wiedzieli i oni oczekiwali testu. Więc trudno tutaj mi się zgodzić ze stwierdzeniem, że test czy ocenianie to jest ewidentnie strata czasu. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Co my w takim układzie? Wszystko zależy od nas jako nauczycieli. Tylko teraz kształcąc nauczycieli, jako dydaktycy na uczelniach czy w ośrodkach metodycznych, co obserwujemy? Przychodzą nauczyciele na warsztaty, przychodzą nauczyciele na szkolenia i czego oczekują? Gotowych recept. Gotowych recept, jak uczyć. A jeśli się pokazuje, że trzeba pomyśleć i trzeba wypracować sobie te recepty, no to niestety nauczyciel jest niezadowolony. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za ostatni głos. Musimy przenieść naszą dyskusję w kuluary, ponieważ czas jest nieubłagany. To jest na poziomie fizykalnym, drodzy Państwo, jedna z niewielu rzeczy, którym musimy się podporządkować. Ale komentarz, który tu Państwo już właściwie zrobili, widzieliście Państwo cykliczny format naszych wypowiedzi. Myśmy zatoczyli ogromne koło od punktu wyjścia, które zaprezentowała ostatnia wypowiedź. I ta wypowiedź również mówi o pewnym kole. Nie mówię błędnym, chociaż na usta się to ciśnie. Dlaczego nauczyciele przychodzą z tego typu potrzebami? Dlaczego czasem uczniowie przychodzą z tego typu potrzebami? Bo wykreowaliśmy świat, który tego typu potrzeby zawiera. Tak jak pięknie powiedziałaś, jeżeli chcemy zmienić świat, to musimy pozwolić na to, żeby świat się zmienił. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na 15-minutową przerwę.